Wyobraźmy sobie sytuację, że chcemy obejrzeć film, który dostaliśmy od znajomego. Ściągamy więc z internetu program, który ma nam to umożliwić. Jednak zamiast miłego wieczoru z filmem, komputer zaczął wykonywać podejrzane operacje oraz samoczynnie się restartować. Co zrobić w takiej sytuacji? W takiej sytuacji pewnie ściągnęlibyśmy sobie wirusa albo po prostu ten program zaburzył pracę systemu operacyjnego. Zaraz to sprawdzimy. Przypuśćmy, że na szczęście to nie był wirus, tylko program, który został ściągnięty, wywołał jakiś konflikt z systemem operacyjnym. W takim wypadku proponuję wykonać przywrócenie systemu. Usługa przywracania systemu to bardzo pomysłowe narzędzie. Tworzy okresowo obrazy systemu nazwane punktami przywracania, zawierające pliki aktualnie zainstalowanych programów, ustawienia rejestru i inne krytyczne dane systemowe. To nas chroni przed sytuacjami takimi jak ta. Najpierw naciskamy przycisk Start i w miejscu wyszukiwania wpisujemy przywracanie. W wyszukanych pozycjach wybieramy przywracanie systemu. W uruchomionym oknie mamy do wyboru zalecane przywracanie z informacjami o proponowanym punkcie przywracania, do którego możemy wrócić po wybraniu tej opcji, oraz wybierz inny punkt przywracania. Opcja pierwsza przywróci komputer do stanu zalecanego, najczęściej ostatniego punktu przywracania. Po wybraniu opcji drugiej otworzy nam się nowe okno z listą utworzonych punktów przywracania, do których możemy powrócić system operacyjny. Po wybraniu odpowiadającego nam punktu naciskamy przycisk Dalej, powodujący uruchomienie procedury przywracania. W następnym oknie wybieramy przycisk Zakończ, po którym zostaniemy zapytani, czy na pewno chcemy przywrócić system do wcześniejszego stanu. Po wybraniu opcji Tak, rozpocznie się przywracanie systemu, które zakończy się ponownym uruchomieniem. Wyświetlony zostanie komunikat z informacją na temat wykonanej operacji przywracania. Po naciśnięciu przycisku Zamknij możemy korzystać z systemu przywróconego do stanu poprzedniego. To w zasadzie wszystko. Teraz masz system sprzed ściągnięcia programu, czyli sprzed awarii. Właśnie w ten sposób działa przywracanie systemu. Nie kasuje żadnych plików, a jedynie odtwarza ostatnio zapamiętany stan sprzed awarii. Pamiętaj, żeby unikać ściągania programów, których nie znasz, zwłaszcza z jakichś podejrzanych stron, bo sytuacja będzie się powtarzać.